nazywam się Kasper Tywonek, to jest nasz nauczyciel, pan Artur Worniecki, Adrian Mierzwiński i Michał Michalczuk. Nasz projekt nazywa się NeuroAlert i polega on na wczesnym wykrywaniu udaru przez sztuczną inteligencję i kamerę w smartfonie. Jest to aplikacja prozdrowotna, zapomóc w zapobieganiu wielu nieszczęśliwym skutkom dostania udaru przez osoby, które są na przykład same, w danej chwili nie ma kto im pomóc. Poprzez właśnie wykrycie twarzy przez kamerę wysyłamy powiadomienie do bliskich, w razie gdyby się coś działo, te mogą w tym czasie zareagować, dzięki czemu skracamy czas reakcji, co pozwala właśnie nam zapobiec różnym złym skutkom udaru. Na początku na podstawie mimiki twarzy, pierwszy to jest sygnał, który dzięki kamerze w telefonie, więc każdy smartfon może być użyty do tego. Następnie jest krokiem jest zadanie kilku pytań, gdyby pierwszy etap wskazał jakieś złe rzeczy. Jest zadanie kilku pytań. Jeśli osoba ma udar, to nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania, przeczytać prostych słów, kolorów, rozróżnić. I po tym jest wysyłanie wiadomości do właśnie osoby bliskiej, żeby mogła szybko zareagować. Technologia nie jest na tyle rozwinięta, żeby można było to robić prosto do służb, ponieważ mogłoby to zajmować karetki, pogotowie i różne tego, przez co byłoby ten. A osoba bliska, no to może zadzwonić, spytać się, czy na pewno, czy nie jest tylko błąd jakiejś aplikacji, złe wykrycie czegoś, więc przypadkowe uruchomienie telefonu i niespojrzenie w kamerę. Wykorzystaliśmy do tego język Python, wpisany w środowisku Node.++, biblioteki OpenCV, OpenCV Contrib, NumPy, Pillow. Cała operacja jest oparta na uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji.